Aleksandra Mikołajczyk, witam i zapraszam na szczegółową prognozę pogody. Wygląda na to, że letnia aura niestety już nie powróci. Najbliższe dni zapowiadają się pochmurno, deszczowo i chłodno. Jutro kolejny niższy obejmie panowanie nad Polską i oprócz deszczu i burz przyniesie pierwsze opady śniegu. Na szczęście na razie tylko wysoko w Tatrach. Temperatura w całym kraju nie najwyższa, a do tego jeszcze zimno spotęguje silny wiatr. Na termometrach zobaczymy od 10 do maksymalnie 16 kresek. A teraz spójrzmy na Dolny Śląsk. Noc pochmurna, wietrzna. Około godziny 4 pojawią się również opady deszczu. Chłodno, od 4 stopni w Kłodzku do maksymalnie 7 w Legnicy i we Wrocławiu. Poranek nieprzyjemny, ponury i mokry. I tak też będzie wyglądał cały dzień. Trochę przejaśnień, ale zdecydowanie więcej chmur i okresowe opady deszczu. Wietrznie, z temperaturą od 11 stopni w Kłodzku do 13 w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie będzie się nieznacznie wahać, w południe wyniesie 994 hektopaskale. Wiatr północno-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, chwilami porywisty. W Sudetach porywy mogą dochodzić do 70 km na godzinę. Biometr niekorzystny, warunki drogowe zmienne, tak jak pogoda. Poza opadami dobre, w opadach drogi zrobią się śliskie. I na dziś to już wszystkie informacje o pogodzie. Miłego wieczoru i do zobaczenia.